Witajcie kochani. Co chcę Wam dzisiaj powiedzieć? Od razu zakładam, że nie jestem żadnym dobrym mówcą, ani żadną dobrą mówczynią, ale chcę Wam coś powiedzieć. Usiadłam sobie na ławce i mam takie przemyślenie, no nie od dziś. Kiedyś nasi rodzice pracowali. Być może żyło się trochę skromniej, aczkolwiek nie wiem, czy tak można też powiedzieć, bo było co jeść. Rodzicom nie brakowało tych pieniędzy, żeby wyżywić dzieci, żeby kupić cokolwiek, czy jakiś tam telewizor, czy meble. Ja pamiętam czasy, gdzie na przykład w każdą niedzielę na stole było pierwsze danie, drugie danie i zawsze deser. Ale też bardzo, bardzo często rodzice zabierali nas do restauracji. W każdą niedzielę. Wiadomo, chodziło się do kościoła, tak? I zawsze był spacer w niedzielę. Zawsze był w niedzielę spacer. I bardzo często, nie mówię, że co niedzielę, ale ja na przykład pamiętam, że chodziło się do restauracji. Normalnie można było zamówić obiad, zupę, drugie danie, a potem się szło z restauracji dalej na spacer i jadło się lody i na to rodzice mieli pieniądze. Z rodzeństwa było nas troje. No to hello, mama, tata i trójka dzieci i pieniądze na to wszystko były. Co się dzieje teraz? No, co się dzieje? Kiedyś to system, tutaj będzie mowa o systemie, jak manipuluje ludźmi, jak system manipuluje naszym życiem. Przecież kiedyś jak się żyło, to też trzeba było opłacić wszystko, prąd, gaz, mieszkanie, wszystko, wszystko. Ale były dotacje, na przykład w szkołach, jeździło się na kolonie, były dotacje, pomagali, po prostu jak rodzice pracowali, zakłady pracy pomagały w tym, żeby były dotacje właśnie do kolonii. To było zupełnie inaczej organizowane, a teraz każdy musi się starać o wszystko sam. I cały czas są poprzeczki i to takie poprzeczki, nad którymi nie mamy po prostu nie mamy tej władzy, nazwę to takiej jakby obronnej, bo jesteśmy bezsilni. Słuchajcie, zobaczcie, kurki mnie zobaczyły, ja tutaj mam chlebek dla nich i czekają, zobaczcie. Rzuciłam im chlebek. Ja zaraz będę dalej mówić. Spójrzcie, przecież to jest tak piękny widok. Ja lubię się dzielić. Naprawdę, trzeba myśleć też o tych zwierzętach, które są wokół nas. O ludziach też. Ale o dobrych ludziach. Jeżeli człowiek jest dobry, to też warto mu pomóc. Nawet należałoby pomóc też człowiekowi. Ale ten człowiek ma być dobrym człowiekiem. Jeżeli tak jest, to pomagajmy. No dobra, zostawiam te kurki i lecimy dalej, tak? Do tematu wracamy. No dobrze, wracamy do tematu. Musiałam założyć rękawiczkę, bo trzymam telefon. A jak widzicie, jest jeszcze śnieg. Pomimo słońca, powietrze jest takie jeszcze mroźnawe. Jest minus jeden dzisiaj.
No i słuchajcie, no jesteśmy po prostu bezsilni, tak, wobec systemu i system stawia nam coraz wyższe poprzeczki, jak tutaj żyć. Kurczę, albo banki. Co robią banki? No po prostu wszystko skłania się ku temu, że chcą po prostu zablokować płatności gotówkowe. Za gotówkę jeszcze trochę i nie będzie można za nic płacić. Nie będzie można przyjąć. Znaczy, no przyjąć będzie można, ale nie wiadomo, co będzie można robić z tą gotówką, bo wprowadzają płatności właśnie kartą. Trzeba mieć już kartę. Przez telefon, no wiadomo, się płaci, tak, bliki, nie bliki, jakieś tam fizie-mizie, ja już tam nie jestem aż tak bardzo do przodu z tym wszystkim, no ale jestem jakby na bieżąco, co tam jest mi potrzebne i żeby coś wiedzieć, to wiem, tak. No i słuchajcie, i każdą płatność, którą wykonujemy, to system będzie miał nad nami pełną kontrolę. Na co wydajemy pieniądze, kiedy i gdzie robimy przelew. No to jest po prostu straszne. To jest naprawdę, no to jest po prostu dramat, nie? A żeby żyć, trzeba pracować, żeby mieć pieniądze, prawda? No i system po prostu przejmuje pełną kontrolę nad nami i nad naszym życiem. To ludzie stają się już kompletnymi marionetkami. Ja się tak zastanawiam tylko, że ludzie są tak naiwni przede wszystkim, już nie chcę powiedzieć też głupi. Zobaczcie, nawet branie tych kredytów z banków. Po co ci, człowieku, domy mieć, samochody? A po co to wszystko? No właśnie, bo system nas wszystkich chce ogłupić i ogłupia i robi to. Osiąga swój cel i ludzie dosłownie poddają się temu, bo narasta w nich cały czas żądza pieniądza, żądza posiadania rzeczy materialnych. Dla mnie to jest totalna głupota. Ja uważam, że owszem, warto mieć, nawet i trzeba mieć dach nad głową. Jeżeli ten samochód jest potrzebny, bo on zarobi na siebie, że jeździ na przykład ktoś daleko do pracy, no owszem, okej, dobrze. Nie każdy mieszka w dużym mieście, żyją ludzie też na wsiach czy w małych miasteczkach, ale to wszystko musi się odbywać z głową, z rozsądkiem, a nie iść w ślepo i brać kredyty. I albo żyć ponad stan. No dla mnie to jest no niestety głupota. Głupota, a z głupotą jeszcze nikt nie wygrał i nigdy nikt już nie wygra. Nigdy. Głupota zostanie głupotą. No niestety taka jest prawda. I żeby mieć, no to co? No to idzie się do banku. Banki oczywiście namawiają wszystkich, żeby wziąć kredyt, pożyczki i tak dalej. No i człowiek bierze, a potem płacz, a potem depresja, potem jest załamanie. Skąd brać na życie? Nie starcza, a gdzie tu jeszcze do spłacenia kredyt, tak? No ale co to jest? To jest głupota. To jest żądza posiadania dóbr materialnych. Po co? Ludzie, po co wam to wszystko? No po co?
żeby sąsiadowi, czy znajomemu, czy rodzinie pokazać, że ja mam to, tamto, sramto? I co ci z tego, człowieku? I co ci z tego? Jak ty musisz za to jeszcze wszystko zapłacić, opłacić? No, no nie wiem. W komentarzach mam nadzieję, że ktoś napisze mi. Możemy podyskutować, owszem, jak najbardziej, jestem za. I napiszcie mi, co wy o tym myślicie. Czy trzeba mieć, czy trzeba żyć ponad stan? Nie każdy przecież się urodził bogato, tak? No bo ja rozumiem, jeżeli ktoś się urodził bogato, rodzice mieli to i tamto, no to już ma zabezpieczenie życiowe, tak? No ale to też takiemu człowiekowi w krew wchodzi to, żeby nadal podtrzymywać tą tradycję rodzinną, posiadania i chcą coraz więcej, ale oni mają już z czego płacić to wszystko. Oni już mają jakieś warunki bytowe zapewnione, tak? Ale ludzie, którzy, zwyczajni ludzie, ludzie, którzy pracują i zarabiają na życie, to słuchajcie, no nie zapędzajmy się po prostu w ślepą uliczkę. Bo system, taka prawda jest, system po prostu nas ludzi zżera żywcem i bazuje na naszej ludzkiej naiwności i głupocie. Pieniądze robi się na ludzkiej naiwności i głupocie. No. Może zejdę też troszkę jakby z tematu, ale no bo akurat pomyślałam sobie o czym? O opiece medycznej i o weterynarzach, którzy leczą zwierzęta. No przede wszystkim o tym chciałam powiedzieć. Mnie to wkurza, jak mówią, że weterynarz to jest powołany lekarz dla zwierząt, że on chce zwierzątka ratować. Ale czy zauważyliście, ile to wszystko kosztuje? Co trzeba zrobić? Trzeba mieć książeczkę psa, tak? Zdrowia. No, że tak powiem, zdrowia. Paszporty, chipy, nie chipy, szczepienia, wszystkie wymyślają, żeby tylko ściągnąć od ludzi pieniądze. To jest właśnie system. Rączka rączkę myje, jak to się mówi, i każdy na tym zarabia. I to jest właśnie manipulacja ludźmi, że do czego to dochodzi? Że człowiek ma pracować, żeby ten pieniądz pracował jakoś. Ten człowiek musi oddać te zapracowane na życie pieniądze. I oddaje lekarzom, bo przecież to się sprywatyzowało wszystko. No, to jest po prostu takie chore, ale ja nie wiem, czy ludzie tego nie zauważają. I tak w ślepo cały czas idą do przodu? Przecież te banki to nas wręcz okradają. Bo jeżeli nie masz za co spłacić kredytu czy zaciągniętej pożyczki, to kto się zlituje nad tobą? Nikt. Nikt. I teraz miej jedno zwierzątko, dwa, trzy. Bo ludzie o dobrym sercu mają zwierzęta, tak? Ale na to wszystko trzeba też mieć pieniądze, żeby je utrzymać. A już nie daj Boże, żeby zwierzątko zachorowało. No to tyle pieniędzy trzeba wydać u tego weterynarza rzekomego z powołania, bo on chce ratować życie zwierzątkom.
ale do cholery jasnej, ile to wszystko kosztuje? Po prostu mnie to wkurza. To wszystko jest zakłamanie, obłuda, takie wręcz szyderstwo z ludzi. Każdy chce tylko zgarnąć pieniądz, a człowiek musi zapieprzać na to i oddawać te pieniądze. No. Robią z nas, z ludzi, po prostu takich robotów. Roboty do zarabiania pieniędzy i oddawania ich. A to tu, a to tam. Aj, ciężkie jest teraz życie, strasznie ciężkie. Ludzie, którzy chcą na przykład wyjechać za granicę na jakąś wycieczkę, no przecież to są tak drogie te podróże po 3000, 5000, no to już tam gdzieś w ciepłe kraje, daleko. Ale to jest, ludzie biorą z banku pożyczki na te podróże. No bo skąd te pieniądze brać, tak? No chyba, że ktoś zarabia nie wiadomo ile, ale to już naprawdę musi być osoba wyuczona, albo mieć swój biznes, który bardzo dobrze prosperuje, no to taką osobę to stać, tak? Ale ja mówię o zwykłych ludziach, którzy pracują miesiąc w miesiąc i chcą też w miarę godnie żyć, tak? Popatrzcie sobie, jakie są ceny wyjazdów, wycieczek, zbiór podróży, na przykład no, do Meksyku, do Tajlandii, do na Seszele jakieś tam. No po prostu to jest cenowy dramat. Afryka, no zupełnie inne takie kraje, bardziej odległe. Spójrzcie, jakie są ceny. Skąd pieniądze brać na to wszystko? No dobra, okej. Też można sobie odpuścić, odmówić. Nie każdy chce podróżować, prawda? Ale to wszystko jest taka drożyzna, że o czym ja mówię, o jakichś tam dalekich podróżach. W Polsce jakie są ceny? To jest wszystko tak drogie. Dobra, okej, przestaję marudzić o cenach, ale tu chodzi o to głównie, jak nami chce zawładnąć, już zawładnął system. Ja już nie chcę nawet poruszać tematu odnośnie COVID-19, tak? Jak nas zmanipulowali. Ale nie można tego, nie można tamtego. Jak coś tam się zrobi, to się zapłaci bardzo wysoką karę. No ludzie. To jest po prostu jedna wielka tragedia. Co się dzieje? Co z nami robi system? A my w tym wszystkim jesteśmy bezsilni, bezradni. Zastraszą nas karami. I co zrobisz jeden z drugim? Nic. Jak to się mówi, morda w kubeł i robicie tak, jak zarządzi system. Idziesz do pracy, człowieku, jeden z drugim, podpisujesz umowę i musisz podać numer konta. Nie ma gotówkowej wypłaty do kieszeni. Nie ma, bo system chce mieć kontrolę nad wszystkim. Ile masz pieniędzy na koncie? Na co wydajesz te pieniądze? Komu przelewasz? Itd., itp. No, wprowadzają system cyfrowy. Tylko karty, kasy zrobili przecież w sklepach, w marketach, że no, są jeszcze też gotówkowe, ale to wszystko będzie zlikwidowane. Kartą płatniczą
wszystkie operacje będą wykonywane, a system wszystko będzie wiedział, gdzie twoje pieniądze idą, na co i kiedy. O, i nawet co do minuty, co do sekundy. Dlatego też i wcale się temu nie dziwię, że już coraz więcej ludzi po prostu zaczyna szukać innego życia. Chce po prostu się wyprowadzać z dużych miast w zaciszne miejsca. Zaczynają kupować jakieś małe domki. Chcą się zagospodarować. Chcą mieć zwierzątka i po prostu żyć skromniej, ale w ciszy i w spokoju. Bo życie jest jedno. A pogoń za pieniędzmi jest nie dla wszystkich. No niestety. To akurat nie wszystkich bawi. A kto już przemyślał to wszystko, to decyduje się po prostu na to inne życie. Dobra, kończę. Słuchajcie, ja nie wiem, może jakoś tak chaotycznie to mówiłam. No ale coś tam na pewno każdy z was wyłapie, o co mi chodziło, co chciałam przekazać. No i cóż, życzę wam wszystkim zdrowia przede wszystkim, rozsądku, spokoju, cierpliwości, radości, dobroci. Uśmiechajmy się do ludzi, bo ludzie potrzebują tego, a my również. A przede wszystkim uśmiechnijmy się do samych siebie. Spójrzmy do lustra i powiedzmy sobie: dzień dobry, żyję i można żyć dobrze każdego dnia. Żyć dobrze dla siebie. I rozejrzyjmy się zawsze dookoła, co nas otacza, i skupmy się nad tym wszystkim, co jest warte w życiu, a co jest mniej warte. Zapraszam was do napisania komentarzy, a na pewno na wszystkie komentarze odpowiem. Także no, do zobaczenia na tak zwanym czacie. No, czatów jeszcze nie mam na żywo, ale komentarze dla mnie są tym moim jakby osiągalnym czatem, bo wy piszecie, ja odpiszę i zawsze jest jakiś kontakt, prawda? No, życzę wam wszystkim tego, co już powiedziałam, na pewno. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia na następnym filmiku. Pozdrawiam was wszystkich. Ciao.